Cześć kochani, ostatnio pisałyście mi, żebym zrobiła taki normalny haul zakupowy wreszcie, bo dawno nie było. No to robię w takim razie. A dlaczego dawno nie było haulu zakupowego, to może powiem Wam od razu. Bo ja nie kupuję dużo rzeczy ostatnio, nie kupuję dużo takich ubrań, dodatków, buty, no powiedzmy, ale zaczęłam kupować trochę więcej kosmetyków. A jeżeli chodzi o ubrania, to szczerze, chodzę ostatnio po sieciówkach i jest to samo, co na przykład w sklepach z Chin, na Shein chociażby. I jest ta sama jakość, więc... Czy ja wiem, jak widzę, kurczę, na przykład jakieś tam krótkie spodenki materiałowe za 70 zł, które wiecie, no w sklepie chińskim poczekacie długo, nie wiadomo czy będą dobre, ale kosztują załóżmy 8 dolarów, to szczerze to mi się po prostu odechciewa robić zakupów takich, wiecie, takich typowo sieciówkowych. No ale dzisiaj parę rzeczy mam Wam do pokazania mimo wszystko, ale takich naprawdę fajnych torped, które mi się już sprawdziły i... Zacznę oczywiście od butów, także jeżeli jesteście ciekawe, co Szulo w tym razem wykombinowała, no to oglądajcie dalej. I jeszcze tytułem wstępu dla tych osób, które oglądają mnie od niedawna, bo wiem, że jest Was bardzo dużo ostatnio. Ja zaczynam haula od butów, potem są dodatki, na końcu są ubrania. Zastanawiałam się, czy w tym haulu nie robić też właśnie jakichś kosmetycznych rzeczy, bo mam parę takich, wiecie... perełek fajnych, ale stwierdziłam, że rozdzielę te haule i następnym razem po prostu zrobię Wam haul kosmetyczny, a dzisiaj się skupię tylko właśnie na butach, ubraniach i dodatkach. I pierwsze buty, Melisy oczywiście, jakżeby mogło być inaczej, to są Melisy, które powstały we współpracy z Disneyem, bo wiecie, że Melisa różne współprace właśnie przeprowadza z różnymi artystami, z projektantami, ale również właśnie z Disneyem. I to są takie tenisówki z uszkami myszki Miki bądź Mini. I są brokatowe, oczywiście musi się błyszczeć i to są rzeczywiście brokatowe. Pamiętacie, jak w tamtym roku pokazywałam Wam te sakbagi, torebki od Melisy, które się pojawiły właśnie niedawno? To te buty są na podobnej zasadzie. To jest przeźroczysty Melflex z zatopionym brokatem, gigantyczną ilością brokatu. I ja właśnie mam tą wersję, która ma brokat. Uwaga, zaczynam wyliczać kolory. Głównie srebrny, czerwony, pomarańczowy i niebieski. A generalne wrażenie jest takie, że te buty są takie jakby fioletowe. Nie wiem, jak to widać akurat w kamerze może, ale po prostu sprawiają wrażenie trochę takich fioletowawo-różowych. I tak, ja mam rozmiar 37 i tutaj bardzo długo się zastanawiałam, bo byłam w Hegosie stacjonarnym z założeniem, że będę miała 38, więc chciałam sobie przemierzyć i założyłam 38 i się utopiłam w nich praktycznie. To znaczy tak, tutaj mi stopy trzymały, ale tutaj były jak takie, wiecie, buty klauna, długie po prostu i duże. Z kolei jak patrzyłam na Answer i widziałam tam, że dla rozmiaru 37 wkładka to jest 23 cm, można zgłupieć. I nie wiem skąd oni biorą te numery wkładek, które tam wypisują, ale biorą je, przypuszczam, z kosmosu, bo te buty nie mają 23 cm, bo ja mam stopę 23,5 cm, uwaga, a to jest właśnie rozmiar 37 i one jeszcze mają u mnie luz z przodu, bo skończyło się na tym właśnie, że zamówiłam 37 i są dobre, więc to jest 24 centymetry, tak myślę, zaraz Wam się tu pojawi, bo nie mierzyłam po prostu. I co z tymi butami jest takiego fajnego? No, urzekły mnie, po prostu mnie urzekły tymi uszami. Tak jak ja nie lubię myszki Miki, to się tutaj przyznam, podpadnę wszystkim fanom i fankom dzieciństwa i myszki Miki. Nie lubiłam nigdy myszki Miki, naprawdę. Był jakiś taki dziwny ten myszka. Pan Myszka i Mini piszczeli w ogóle, mieli dziwne rękawiczki i byli tacy... zniewieściali, powiedzmy, ta myszka Miki. Ja zawsze byłam, wiecie, fanką Kaczora Donalda, takiego rozdartego, którego było wszędzie pełno, ciągle popełniał jakieś gafy. Takie życie, no ale w każdym razie. Natomiast te buty po prostu bardzo mi się spodobały. Te buty występują też w wersjach od tamtego roku bez uszek. I teraz tak, powiem Wam tak. Ja je zamówiłam i zaczęłam od razu w nich chodzić. Śmignęłam w nich do Poznania całą podróż i z powrotem i tam też w nich chodziłam non-stop. I te buty są po prostu mega wygodne. Ja byłam przekonana, że te buty będą mnie obcierać, bo jak założyłam 38 za duże, to były po prostu większe, wiecie, tak jakby je przeskalować były większe i te boczne krawędzie tak ewidentnie po prostu drapały mnie po kostkach i tu z tyłu też. A co się okazało, jak właśnie przyszły te moje 37, że one są super wygodne. One są po prostu tak masakrycznie wygodne. One są wygodniejsze od konwersów, one są wygodniejsze od wansów i
moja, według mnie, bardzo duża zaleta tych butów jest taka, że to nie są kalosze, nie są buty odkryte, ale jak jest mokro, to są po prostu idealne. Jak ostatnio były takie niższe temperatury i właśnie nie miałam ochoty po prostu zakładać takich, wiecie, wysokich kaloszy. No ciężko by było też chodzić, nie wiem, w adidasach, bo było po prostu mokro. I te buty są idealne na taką pogodę. Sprawdzają się po prostu perfekcyjnie, bo one mają grubą tutaj platformę właściwie. Ile tu jest? 2 cm. No i nie przemokną, po prostu nie przemokną. Jakby lało, to oczywiście napada do nich od góry, ale w taki sposób właśnie po jakichś kałużach, w jakimś takim mniejszym deszczu, to są bardzo, bardzo fajne. I tak jak powiedziałam, są mega wygodne. Bałam się tych wszystkich krawędzi tutaj po tych właśnie 38, które już w przymierzeniu były jakieś takie, wiecie, no niezbyt przyjazne moim stopom, ale te są właśnie wygodne. I ten Melflex tutaj to jest coś takiego, popatrzcie na to. To jest po prostu mięciuteńki Melflex. Nie jest taki jak na przykład w Melisach Ultra Girl. Do czego by można porównać? No są takie Melisy, które są ze sztywniejszego Melflexu. A to jest po prostu takie, wiecie, mięciuteńkie. Wszystko jest tutaj super miękkie. Także to jest moja pierwsza para butów i uwielbiam je i szczerze to nie mam ochoty ich po prostu ściągać. Jeżeli chodzi o to, czy stopa się w nich poci, no na pewno są bardziej zabudowane niż baleriny Melisy na przykład, więc tak, może się zrobić wilgotno w butach, tutaj trzeba to przyznać, ale to wiadomo, że jak jest bardzo jakaś wysoka temperatura. Generalnie po prostu one się sprawdzają i Wam je polecam. Te na licencji Disneya są droższe, bo kosztują około 400 zł. Ja je wyhaczyłam na przecenie i jeszcze na dodatek z dodatkową zniżką, więc nie zapłaciłam za nie dużo jak na nie, bo jakieś 340 chyba złotych. No ale one kosztują do 500 zł, widziałam 479, 499. Także ja wiem, czy są warte swojej ceny. Na zniżce na pewno, jak dla mnie. Natomiast moim zdaniem to jest za wysoka cena. No ale co tutaj dużo mówić, to nie jest kwestia samej marki Melisa, tylko to jest kwestia licencji Disneya. O, Minnie Mouse, widzicie to, nie myszka Mickey, więc Minnie może być zniewieściała. I to jest licencja Disneya. Wszystkie rzeczy, jak zobaczycie, ja jako mama mam doświadczenie, wszystko co jest na licencji Disneya jest po prostu dużo, dużo droższe. No niestety. Ale właśnie są też wersje takie zwyczajne, bez tych uszek, nie na żadnej licencji Disneya. I takie widziałam po 250, 270. Także jak szukacie czegoś takiego, to ja Wam po prostu te buty mogę z czystym sumieniem polecić. A drugie buty, które Wam dzisiaj pokażę, które sobie kupiłam, to są buty, które dzisiaj odebrałam ze sklepu. Przy okazji, jak wracałam, to spotkałam jedną z moich widzek. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Boże, nie mogę się wysłowić. I bardzo miło, że jak mnie właśnie spotykacie gdzieś na ulicy czy w autobusie, to do mnie zagadujecie. Aczkolwiek ja nigdy nie jestem na to przygotowana, bo wiadomo, że ja nie mam kanału, który ma 500 tysięcy ludzi czy tam milion, tylko około 20 tysięcy. Także to jest bardzo dla mnie miłe i jak chcecie, to zawsze podchodźcie, nie róbcie mi zdjęć z ukrycia, jak to się już zdarzyło też jakimś dziewczynkom z gimnazjum, ja nie gryzę. I wydaje mi się, że jestem całkiem niegroźna, chyba, jak mi ktoś nie dokucza. Ale dobra, przechodzę już do drugich butów, bo już je trzymam, a gadam jeszcze co innego. To są sandały Melisa Classy i to jest model bodajże, to znaczy to jest kolekcja u nas w Polsce teraz w Europie, natomiast tak jak wiadomo, to już Wam dużo razy mówiłam, Melisa wprowadza pół roku wcześniej te kolekcje u siebie. I to są sandały. I coś one Wam przypominają? Jak mnie oglądacie dłuższy czas, to przypominają Wam moje klapki, które kupiłam w tamtym roku dokładnie z taką kokardą, tylko że tu jest taki szeroki pasek i właśnie ta kokarda. I się zastanawiałam, czy te buty zamówić w ogóle, ale tak mnie jakoś wzięły tą swoją dziwnością, bo to są kolejne dziwne, bardzo dziwne Melisy, takie na granicy brzydoty, powiedziałabym. I właśnie, mają dwa paski z kokardkami. Tutaj nie powiem Wam, czy one są jakoś wygodne, bo ja je jak na razie tylko mierzyłam i wydawało mi się, że są ok. Będę musiała je prześmigać, żeby Wam więcej na ten temat powiedzieć. Ale na pierwszy rzut wydają się wygodne. I tutaj też mam rozmiar 37, bo jak macie stopę od razu i kupujecie Melisy, chcecie kupować, macie stopę 23,5, tak jak ja, no to sandały wychodzą 37. I właśnie te buty, które Wam wcześniej też pokazywałam, 37, a baleriny, przynajmniej dla mnie, wygodniejsze są 38. Nie wiem, czemu są takie dziwne różnice między rozmiarówkami różnych rodzajów butów, no ale tak jest.
I tak, co mnie w tych butach wzięło, że tak to ujmę? Te kokardy, bo są brzydko ładne, ale słuchajcie, ten kolor, bo ten kolor jest bardzo taki nietypowy. Ja nie przypominam sobie Melis w tym kolorze, w ogóle rzadko można zobaczyć takie ciekawe buty właśnie w tym kolorze, bo to jest niby róż, ale to jest taki trochę łososiowy róż. I szczerze to zastanawiałam się właśnie nad tym kolorem, czy ja będę mogła go z czymś zestawić, ale z drugiej strony pomyślałam, że ja mam tyle basicowych butów, ja w ogóle mam, wiecie, dużo butów, że taka para no na pewno mi nie zginie, bo ja też raczej basicowe ubrania potrafię nosić, powiedzmy mam ich dosyć sporo, więc nawet jakbym miała z totalnym basiciem te buty nosić, to po prostu będę. Rozmiar 37 chyba powiedziałam, nie wiem, bo jestem taka jakaś dzisiaj bardzo szybka i nakręcona. Jeżeli powiedziałam i się powtarzam, to przepraszam. I tutaj wkładka się też Wam pojawi, bo też jeszcze ich nie zmierzyłam, no ale obstawiam, że to jest te 24 cm. Zastanawiam się, jak będzie z tym bocznym zapięciem, czy to będzie obcierać, czy nie będzie. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę od razu, jak je mierzyłam, to one są dosyć szerokie tutaj, na tym pasku przy palcach, więc jeżeli macie bardzo wąskie stopy i chciałybyście te buty, to one się nie sprawdzą, bo nawet mi, mam wrażenie, troszkę palce do przodu wyjeżdżają, nie tak jak powinny, no ale to ja je jeszcze prześmigam, bo tak jak Wam powiedziałam, nie miałam okazji w nich pochodzić, pochodzę w nich po domu i zobaczymy, jak to się skończy, ale mam nadzieję, że skończy się dobrze, bo one mi się po prostu bardzo podobają. I za te buty ze zniżką zapłaciłam 160 zł, przecenione z 300. Także no nie powiem, że to był też czynnik motywujący jak dla mnie, żeby po prostu je zamówić. No wiecie, ja jestem polską Meliseirą. Wiecie, co to jest Meliseira? Może nie wiecie, bo ja to powtarzałam kiedyś, ale już dawno. Meliseira w Brazylii to jest taka dziewczyna, która właśnie kocha melisy. Jak sobie wpiszecie Meliseira na Instagramie, to Wam wyskoczy mnóstwo Brazylii po prostu, które mają takie kolekcje melisy. Wszystkie modele we wszystkich kolorach. To jest taka mania. Więc jeżeli uwielbiacie melisy, kupujecie je w takich ilościach, no powiedzmy nie jak Brazylijki, bo one kupują je dużo taniej, wiadomo, ale w dużych ilościach, coś jak ja, no to możecie śmiało nazwać się polskimi Meliseirami. I wpadłam jeszcze na pomysł. Możecie na przykład otagować swoje zdjęcia na Instagramie Polska Meliseira, tak jak się tutaj Wam pojawia, to ja sobie je będę przeglądać. O, pokażcie swoje melisy na Insta. Bardzo, bardzo chętnie obejrzę. A teraz tak, kończę o butach, tylko dwie pary, ale za to jakie. I przechodzę do dodatków. I w dodatkach też jest dwójeczka. Czyli dwie rzeczy. Właściwie trochę więcej i to jest dosyć ciekawe. Pierwsze, co Wam pokażę, co mam, to już coś, co pokazywałam wcześniej w filmie o właśnie takich sprytnych dodatkach, bo to jest rzecz sprytna. Czyli zegarki od Daniela Wellingtona. Ale właśnie jest to nowość, bo to jest zegarek, który ma wymienne paski, takie materiałowe, co jest fajne, bo po prostu są fajne na lato i łatwo się je zmienia. Zaraz Wam pokażę, bo ja pokazuję tutaj pudełko. Wiecie, no pudełko fajne, nie? Ale może zawartość Wam pokażę. I tak, jak zamawiacie ten zegarek, to macie właśnie bordowy pasek i to już Wam mówiłam, w jakim typie stylizacji mi się podoba i macie drugi materiałowy, granatowy. I ja jeszcze już sama tak dla siebie dobrałam sobie skórzany, taki jasny pasek. Kojarzy mi się, nie wiem dlaczego, z takimi koralikami, które były x lat temu, z takim drzewem sandałowym, nie wiem, może coś w tym jest. Ale właśnie, macie taki box i macie w tym dwa paski, które możecie sobie zmieniać w zależności od nastroju. Oczywiście to są paski, które są w zestawie, a paski jeszcze dodatkowe, czy skórzane, czy jakieś inne możecie sobie dokupić, także możliwości po prostu jest bez liku. Ja mam taką wersję, która ma tarczę właśnie jasną, egg shell, to się bodajże nazywa ten kolor, czyli taki jasny i to jest 36 mm średnica. I jak będziecie chciały zamawiać, to wpiszcie sobie hasło Szulow, bo na hasło Szulow, czyli ja, macie 15% zniżki właśnie na stronie Daniela Wellingtona i ta zniżka jest ważna do 15 czerwca, więc ile jeszcze? Dzisiaj jest który? Chciałam na zegarku zobaczyć, wiecie, który dzisiaj jest. Całkiem sprytne, nie? To świadczy tylko o tym, że już się przyzwyczaiłam. Naprawdę, słuchajcie, przyzwyczaiłam się ostatnio do tego, że mój telefon poszedł w odstawkę. Nauczyłam się wreszcie patrzeć po prostu na zegarek i to jest bardzo przyjemne, bo tak jakby oszczędzacie energię, wiecie, na grzebanie w torebce i tak dalej. Ale dobra,
To jest pierwszy dodatek. Mi się ten zegarek sprawdza, ja lubię takie zegarki, lubię właśnie taką większą tarczę, bo poprzedni, który miałam, właściwie w dalszym ciągu go mam, ma troszkę mniejszą tarczę, a ja właśnie lubię te większe, bo tak jakby mam wrażenie, że nadgarstek wygląda zgrabniej, szczuplej właśnie w tych większych. No także nie wiem, ja mam takie wrażenie. No i ten zegarek ze mną śmiga też już praktycznie wszędzie, w różnych wersjach, bo ja sobie te paski wymieniam, mam taką zabawę. I to jest też dobra opcja na przykład na Dzień Matki kupić mamie taki zegarek, jeżeli oczywiście wasze mamy lubią zegarki, noszą zegarki, bo my kobiety lubimy zmiany, więc jak wasze mamy lubią zegarki i lubią też trochę pokombinować, to to jest bardzo fajna opcja. I druga rzecz, która jest moim dodatkiem, to jest to, co dynda mi na uszach. To są kolczyki z mango, kolczyki chwosty, bardzo teraz modne i powiem wam, że ja uległam modzie, ja ulegam tym trendom w modzie, które jakoś bardzo mi pasują, są ze mną kompatybilne, nazwijmy to tak, to zdecydowanie ulegam i takie chwostowe kolczyki już od jakiegoś czasu za mną chodziły, od dłuższego czasu właściwie, chyba od momentu, kiedy kręciłam dla was trendy i przeglądałam to wszystko na stronach. I wreszcie sobie takie kolczyczki kupiłam. A zastanawiałam się nad nimi też przez jakiś czas, bo słuchajcie, ja całe liceum praktycznie chodziłam w tego typu kolczykach. W takich właśnie długich, wiszących, ogromnych. Jeżeli jacyś moi znajomi mnie oglądają właśnie z czasów liceum, to na pewno sobie przypominają. Ja potrafiłam nosić, wiecie, takie gigantyczne, dyndające dotąd, jakieś takie boho. Mam też takie fajne, bo ja cały czas te wszystkie kolczyki mam. Takie okrągłe, z masy perłowej, takiej niebieskiej, no przepiękne. Także myślę, że zacznę w nich chodzić. Ale właśnie, po liceum, jeszcze na początku studiów też chodziłam w kolczykach, a potem jakoś mi się znudziło, jakoś mi to przeszło. I myślałam, że zarosły mi dziurki w uszach, bo ja tutaj mam kilka dziurek, to się wam pochwalę, będę je musiała właśnie zacząć, wiecie, coś tam do nich wkładać sobie. I właśnie przestałam chodzić w kolczykach i myślałam, że mi to wszystko pozarastało. Ale ostatnio próbowałam jedne założyć do zdjęć na Instagram i się okazało, że mam dalej dziurki w uszach, więc mogę spokojnie nosić kolczyki. Tylko że zauważyłam, że jak mam kolczyki, to te uszy mnie zaczynają trochę boleć, więc chyba będę musiała się po prostu przestawić na srebro albo złoto na jakiś czas, żeby mi się to tam, wiecie, wszystko dostosowało, znowu unormowało. No ale dzisiaj, żeby wam pokazać od razu tak live, założyłam właśnie chwosty, to są chwosty, kolczyki chwostowe z mango. One są też fajne, takie jakby troszeczkę z rękodziełem mi się kojarzą te górne trójkąty właśnie z tym, z takimi czasami liceum, wolności i w ogóle. I wydaje mi się, że też mi pasują. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dajcie mi znać, czy mi pasują, czy... Dajcie znać w ogóle, czy się wam takie kolczyki podobają. Czy jesteście kolczykomaniaczkami, czy raczej jesteście po tej stronie osób, które biżuterii tak nie lubią za bardzo, bo ja też miałam taką fazę, także ja to też rozumiem. A teraz przechodzę już do ubrań, do tych paru ubrań, które wam tutaj dzisiaj pokażę. Mogłabym wam pokazywać też te w holach, te wszystkie chińskie rzeczy, które mi przychodzą, czy z Shein'a, czy z Light in the Box, ale stwierdziłam, że nie będę tego robić. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć właśnie te chińskie rzeczy, jak one wyglądają, bo powiedzmy, że mam przypływ, załóżmy tam 5 rzeczy w miesiącu, to się przelinkujcie po prostu na te filmy z Mierzymy Chińskim, Mierzymy Oczekiwania kontra Rzeczywistość. Będziecie miały playlistę na dole w opisie i tutaj pierwszy film się wam pojawi, możecie sobie od razu potem, jak obejrzycie oczywiście ten film, przeklikać. A ja przechodzę już do sieciówki. Zara. No i basic, totalny basic, ja lubię basic i po prostu, a białych koszulek nigdy za wiele. I to jest koszulka, którą kupiłam za 24,90 bodajże. Ja takich białych, prostych koszulek mam kilka i one się różnią niewiele w detalach, ta też będzie do tej grupy należeć, bo ostatnio sobie wymyśliłam, że chcę mieć właśnie taką koszulkę prostą, taką jak zwykle, bo to jest rzecz, którą ja po prostu, wiecie, jak nie chcę mi się myśleć, co ja mam na siebie założyć, to zakładam ciach, taką koszulkę, dżinsy, jakieś właśnie melisy i śmigam. Ale ta koszulka właśnie ma trójkątny dekolt i dokładnie to jest to, czego chciałam. Te trójkątne dekolty też pamiętam były modne, jak ja byłam, znaczy modne, były popularne, może tak, było dużo ubrań z nimi, jak byłam w liceum i też miałam parę takich rzeczy. No ale właśnie teraz sobie tak wymyśliłam, że taka prosta koszulka, do tego jakiś fajny łańcuszek, coś tutaj wiszącego pod szyją, no będzie to wyglądać fajnie. Poza tym to też wydłuża, tak wiecie, optycznie trochę szyję i to jest chyba nawet cała bawełniana koszulka. Ja też nie spodziewałam
spodziewam się jakiejś cudownej, ekstra, super, hiper jakości od tej rzeczy, bo jak ją kupiłam, to od razu ją wyprałam, bo ona była taka jak psu z garba, dużo osób ją, miałam wrażenie, przemierzyło. I już przy samym wypraniu, po samym wypraniu już troszkę się tutaj sfalowała, więc jakoś, no jakoś nie będzie jakaś rewelacyjna, ale ja też się na to nie nastawiam, chociaż z drugiej strony kupiłam tego typu koszulkę, Jezus, na studiach, na początku studiów, ja nie wiem ile ona ma lat, 8 lat i też mi się wydawało, że taka zwykła bawełenka, takie nic, i mam ją do tej pory i cały czas w niej chodzę, po prostu. Także czasami można trafić dobrze, a czasami można trafić źle. Druga rzecz to są spodnie, to są boyfriendy z H&M, czyli z H&M albo H&M, ja nigdy nie wiem jak się H wymawia po angielsku, sierota. No w każdym razie, jasny jeans, to znaczy to nie są boyfriendy, może tak, to jest fason boyfriend, bo ja sobie wzięłam taki rozmiar, żeby to był fason boyfriend. Ja mam rozmiar 28, to jest tak zwany vintage fit, czyli vintage po prostu. I mierzyłam 27, które wyglądały jak takie normalne jeansy, tylko z szerszymi, luźniejszymi nogawkami, bo popatrzcie, one mają po prostu takie prostsze, zwyklejsze nogawki i to wyglądało spoko, ale potem zmierzyłam właśnie te 28 tak na szybko gdzieś i stwierdziłam, że o, też fajnie, nie mierzyłam tak jakby tych dwóch rozmiarów w jednym czasie, tylko przy innej okazji i stwierdziłam właśnie, że o, też fajnie, takie luźne i tak dalej, i tak dalej. No ale zamówiłam je ze strony, bo po prostu tam były taniej, uwaga, bo one kosztują w sklepie 150, a na stronie chyba 89 zł, także no różnica jest dosyć spora. No i zamówiłam właśnie te większe, te 28. No i są chyba trochę duże. Są chyba trochę luźne, czyli moja klątwa, kupuje rzecz i nagle się okazuje, że chyba jest trochę za duża. Nie wiem, dajcie znać, widzicie jak to wygląda. Wydaje mi się, że na pupie są takie, wiecie, trochę za dużo tam miejsca zostaje, ale może się mylę. Może to jest tylko taka moja subiektywna opinia, wiecie, jakieś takie zafiksowanie na jakimś punkcie. W każdym razie właśnie to są pierwsze, tak, to są pierwsze spodnie, które Wam dzisiaj pokażę. No i tradycyjnie mają dziury na kolanach, bo teraz ciężko znaleźć spodnie fajne, które by dziur na kolanach nie miały. I ja jeszcze sobie podwinęłam dół, żeby ten fason był właśnie taki krótszy po prostu, bo one są krótsze trochę, krótsze mają nogawki. I jeżeli chodzi o jeans, opowiadałam Wam ostatnio, jak wybrać idealne białe jeansy. I tutaj, tam było też parę takich słów na temat ogólnie, czekajcie, bo coś mi się tu... Au. Na temat właśnie ogólnie jeansu, jaki wybierać jeans. I mówiłam Wam tam, że lepsze są grube jeansy, z grubego jeansu, takiego cięższego, no bo to po prostu jest lepsza jakość i mniej tych elastycznych składników, ale że nie mogą być też takie 100% bawełny, bo się będą wypychać. Więc te jeansy też uważam, że mogę Wam polecić, bo one są rzeczywiście z grubszego jeansu, z fajnego jeansu, ale przy wyższych temperaturach nie jest mi jakoś strasznie w nich gorąco. Jeżeli szukacie takiego właśnie modelu z wyższym stanem, z szerszymi nogawkami, takiego bardzo na luzie, to to jest fajny model, właśnie vintage fit z H&M. Coś jeszcze Wam miałam powiedzieć o tych spodniach i mówię, one mają wysoki stan i są zapinane na guziki, o. Tego Wam nie powiedziałam. To jest dla mnie wada, ja nie lubię po prostu spodni zapinanych na guziki, ale jak coś mi pasuje, to jestem w stanie zrzec się mojej niechęci na koszt właśnie tego, że coś jest ogólnie fajne. Także jeżeli nie przeszkadzają Wam guziki, szukacie jasnych, luźniejszych spodni, które będą fajnie leżały, tak mi się wydaje, w miarę, to jest fajna rzecz. Właśnie, ja Was dzisiaj zadręczę spodniami. Powiedziałam, że pierwsze i taka jest prawda, bo ja mam dzisiaj tutaj trzy pary spodni, żeby Wam pokazać. Drugie spodnie, drugie spodnie to są kuloty. Robiłam z półtora roku temu film o kulotach i miałam tam trzy pary kulotów, które wylądowały w szafie, wylądowały gdzieś u moich rodziców, bo się okazały po prostu siarskie, jakieś dziwne rzeczy się robiły na pupie, z przodu i... Nie, po prostu nie. Natomiast teraz jechałam na komunię właśnie do Poznania i potrzebowałam czegoś takiego, powiedzmy, bardziej eleganckiego, ale nie chciałam tak eleganckiego, że nie będę mogła tego potem nosić w ogóle. I w Stradivariusie znalazłam kuloty i ja mam rozmiar 36, dużo tych i, prawda? Cały czas mówię i. I to są... I to są 36, właśnie takie proste, szersze, w białe paski, czarne w białe paski. I słuchajcie, to są tak zarąbiście wygodne spodnie,
Mam gdzieś rzetną sylwetkę i noszę je zarówno do obcasów, właśnie do meliz wysokich je miałam na komunii i wyglądały moim zdaniem świetnie. I noszę je do tych płaskich meliz pierwszych, które Wam pokazywałam, myszek Miki, i będę je nosić po prostu do wszystkiego, bo to są mega, mega wygodne spodnie. Jeżeli jesteście fankami bądź macie gdzieś tam z tyłu głowy chęć na kupienie właśnie tego typu spodni, to te ze Stradivariusa, a dużo przemierzyłam kulotów, te ze Stradivariusa po prostu fajnie leżą. Z przodu się nie zwijają tutaj w kroku, bo niestety te spodnie czasem tak robią, bo są po prostu luźne, że tam się jakoś tak dziwnie zagina. Nie robi się tak, przynajmniej ja nie zauważyłam, żeby mi się tak robiło. I z tyłu leżą ładnie na pupie. Też nie wchodzą po prostu w tyłek. Tak to ujmę kolokwialnie. Nie wchodzą w pupę, nie zawijają się, nie robią się jakieś takie, wiecie, dziwne zagięcia i takie rzeczy. Może dlatego, że ja wzięłam też rozmiar 36 i jeżeli chodzi o pas, to one są takie, powiedziałabym, takie, że bardziej nie mogłabym przytyć. Są takie na styk. Może nie na styk, ale na granicy, powiedzmy. Natomiast właśnie jak mierzyłam 38, które to niby by były moim rozmiarem, to już się coś tam zaczynało dziwnie falować, więc stwierdziłam, że no nic, pozostaje mi tylko, wiecie, no albo brzuch zrzucić, albo nie jeść więcej, bo mam fajne spodnie i chcę w nich chodzić. Także jak szukacie czegoś takiego, to do Stradivariusa. Mają też wersję palazzo tych spodni, czyli długich, bo z kolei na komunii była też taka Madzia, która właśnie też miała te spodnie, tylko w wersji długiej, troszeczkę inne paski i też wyglądały przepięknie, także zwróćcie na te spodnie uwagę. I moje kosztowały chyba 69 zł, więc to też niedużo, także fajna rzecz. I ostatnie spodnie, ale też to będzie ostatnia rzecz w tym haulu, bo powiedziałam Wam, że nie będzie tego dużo, ale pewnie jest długo, mimo że nie jest dużo, znając mnie. To są shorty. Shorty, które kupiłam też dzisiaj. Taki haul zakupowy praktycznie na świeżo. To są shorty z wysokim stanem, też z H&M. I one kosztują 79 chyba... 79,90, ale okazało się, jak byłam w sklepie, że ja mam aplikację i tam koleś mi powiedział, że jest 15% zniżki akurat teraz na shorty, więc zapłaciłam za nie 67. Za shorty to dużo, może te 67 zł, bo były też takie na przykład po 39, ale stwierdziłam, że jak się fajnie w nich czuję, to po prostu je kupię. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, ostatnie spodenki kupiłam na początku studiów, a ja studiowałam dwa kierunki, studiowałam łącznie 10 lat. Dwa takie kierunki, z których jeden miał 5 lat, drugi 6 lat, to się tam zazębiło, ale studiowałam 10 lat i więc około trzeciego roku, czwartego, pierwszych studiów ostatnio kupiłam shorty. I ja cały czas śmigam właśnie w shortach, które kupiłam w tamtym czasie, albo po prostu przycinam jakieś spodnie, które mi nie pasują. Nie kupuję spodenek. Nie wiem dlaczego nie kupuję spodenek. Jakoś tak mam jakieś opory, może nie wiem o co chodzi. A, jeszcze kupiłam na Vinted kiedyś takie całe z Frenzli jakiś czas temu. Ale to też parę lat temu, też z 5-6 lat temu. No i to są moje pierwsze shorty, słuchajcie, od wielu, wielu lat, które po prostu kupiłam. To jest wysoki stan, to też jest fajny, gruby denim. One są tutaj na dole jakby przycięte i zawinięte. Też są niestety na guziki, no ale już to przeboleję. I jakie właśnie dzisiaj mierzyłam, to one są trochę na mnie za luźne tutaj w pasie. Mogłyby być ciaśniejsze, ale stwierdziłam, że po prostu są wygodne, bo próbowałam wcisnąć się w 36 i miałam wrażenie, jakbym się wciskała w 34, bo zazwyczaj właśnie te 36 są na mnie w miarę okej, tam powiedzmy, no w miarę okej właśnie. Czekajcie, bo się aż zaczęłam zastanawiać. No tak, bo inne z H&M mam 36. No nie wiem o co chodzi. Może po prostu była jakaś lemetka przeszyta, może mi urosło to i owo, nie wiem. No w każdym razie postawiłam na te 38. I to jest taki fajny, jakby postarzany troszeczkę też denim, grubszy, stylizowany właśnie na takie jeansy, które ja kojarzę jeszcze z lat 90., bo teraz ta moda, to wszystko z lat 90. po prostu wraca. Ja uwielbiałam modę lat 90., była śmieszna, ale była fajna. To są moje czasy też takiego dzieciństwa, te wszystkie joggingi, dresy, właśnie spodnie, takie dziwne marchewy. I teraz to wraca po to, żeby zniekształcać naszą figurę. No ale to moda, nie? Natomiast jeszcze jedna kwestia przy motywacji do tego zakupu, to to, że ja mam sporo całkiem takich bluzek, które są trochę krótsze, a właśnie te shorty, które mam,
te wszystkie, wiecie, takie leciwe. One po prostu mają niższy stan, nie taki bardzo niski, ale trochę niższy. A nie jestem osobą, która lubi pokazać na przykład kawałek gdzieś tam brzucha albo fałdy, jak idę po ulicy czy się schylę. Więc to też jest dla mnie kwestia praktyczna, żeby po prostu mieć wyższe shorty, do których będę mogła założyć trochę krótszą bluzkę. I co? I kończę w takim razie. Ja lubię strasznie hole kręcić, powiem Wam. Lubię, bo się mogę wygadać po prostu do takich moich wirtualnych koleżanek, wygadać się o takich, wiecie, zakupach i tak dalej. Babskie sprawy. Jeżeli Wam się film podobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. W opisie, tak jak mówiłam, macie playlistę tą chińczykową, macie różne playlisty też obuwnicze, macie też zniżkę do Daniela Wellingtona, tam jest wszystko pięknie napisane, jakby ktoś już zapomniał, co ja mówiłam, bo go zakręciłam po prostu moim słowotokiem. Także wszystko jest na dole. I co? Widzimy się następnym razem i jest to czwartek, także do zobaczenia. Pa!